Partnerem programu jest serwis Szczepienia przeciw grypie. Wspieramy zmiany. Wspieramy zmiany, bo wierzymy, że są potrzebne. Jakie są przeciwwskazania do szczepień? Szczepionki przeciw grypie są bardzo bezpieczne i gruntownie przebadane. Natomiast ciągłe dostosowywanie składu preparatu bardzo podnosi efektywność ochrony przed zakażeniem. Wysoka zakaźność grypy oraz bardzo dużo powikłań pogrypowych zdecydowanie przemawia za regularnym stosowaniem takiej formy profilaktyki. Natomiast gdy dodamy do tego fakt, że nawet zwykła infekcja powoduje wyłączenie z codziennej aktywności, niejednokrotnie długi okres rekonwalescencji oraz koszty leczenia, to bilans zdrowotny wynikający z zaszczepienia jest niewspółmiernie wysoki w porównaniu do kosztu preparatu. Istnieje niewiele przeciwwskazań do szczepienia na grypę. Większość szczepionek przeciwko grypie sezonowej jest wytwarzanych z użyciem zarodków kurzych, w wyniku czego mogą one zawierać elementy białka jaja kurzego. Dlatego stosowanie takich szczepionek jest przeciwwskazane u osób z ciężką nadwrażliwością na tego typu białko. Zgodnie z zaleceniami, osoby z alergią na BJK, u których po ekspozycji na ten alergen występują jedynie reakcje skórne, mogą otrzymać inaktywowaną szczepionkę przeciw grypie pod warunkiem, że zostaną zachowane dodatkowe zasady bezpieczeństwa, takie jak personel zaznajomiony z objawami alergii oraz wydłużony do 30 minut czas obserwacji pacjenta. Przeciwwskazania do szczepienia przeciw grypie obejmują ciężką postać alergii na białko jaja kurzego w stopniu anafilaksji, alergię w stopniu anafilaksji na jakikolwiek znany składnik szczepionki, np. na środek konserwujący, ciężki niepożądany odczyn poszczepienny po poprzedniej dawce szczepionki, wiek poniżej 6 miesięcy życia, obecność objawów ostrej choroby lub zaostrzenie choroby przewlekłej. W takim przypadku szczepienie należy odłożyć na później. Czasowe przeciwwskazania do szczepienia przeciwko grypie obejmują ostrą chorobę o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu z towarzyszącą gorączką lub bez niej, zespół Guillain-Barrego w okresie 6 tygodni po poprzednim szczepieniu. W tych przypadkach szczepienie powinno być odroczone do momentu ustąpienia ostrych objawów chorobowych lub do czasu ustabilizowania się procesu chorobowego w przypadku zaostrzenia objawów choroby przewlekłej.